Witamy Państwa serdecznie przed dzisiejszym spotkaniem, które wraz z Państwem zgromadzonymi przed telewizorami obejrzymy wspólnie. Do akcji jest już gotowy zespół komentatorski w składzie. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Już zaraz piłkarze rozpoczną starcie w ramach Division Rivals. Miłej zabawy. Ekipa Black Cats zagra przeciw... Rzuca się i pewnie interweniuje. Uspokaja grę i dodaje pewności siebie formacji defensywnej. Widać, że śledzi sytuację na boisku. Powiem szczerze, nie wiem, jak mógłby paść tu gol. Przede wszystkim to musiałaby być główka w światło bramki. Paul Pogba źle podaje, strata. Podanie przyjmuje Jamie Vardy. Interwencja bramkarza i piłka trafia w słupek. Bramkarz wybija, ale gra się toczy. Ależ to zblokował. Odbita piłka, nie ma bramki. Cała uwaga skupia się na Paulu Pogbie. Czy dzisiaj błyśnie na boisku? Potrafi przytrzymać piłkę, a potem znaleźć moment, by podać ją w tempo i precyzyjnie. Ktoś o takich predyspozycjach, ale teraz będzie szansa, musi to strzelić. Ale szkoda. Ta sytuacja powinna zakończyć się bramką. Zupełnie nieudane uderzenie. Tyle, że i tak był spalony, więc nawet gdyby to padło do bramki, nie byłaby uznana. Oj, strata piłki. Będzie okazja. Zablokowany ten strzał. Czytelne podanie. Bez większych trudności przejął piłkę Varane. Z piłką teraz Gabriel Jesus. Jest za linią obrony. Uwaga! Brawo! Świetna interwencja. Niewiarygodne. Już widziałem tę piłkę w siatce. Werner. I odzyskują teraz piłkę dzięki pressingowi. Piłkę przyjmuje Jamie Vardy. No w końcu bramka! Udało im się. Mamy pierwszego gola. No wreszcie coś wyniknęło z ich dotychczasowej przewagi. Prowadzą zatem 1-0. A akcja Saints może przynieść owoce. I doskonała okazja. Ależ uderzenie. Aż szkoda, że minimalnie niecelne. Zamysł dobry. Więcej takich prób, a któraś w końcu wejdzie. No, piłka w siatce, ale przecież tu był spalony, nie ma wątpliwości. Tomku, tutaj nawet powtórki są niepotrzebne. Offside i tyle. No i brawo. To, co Państwo widzicie, to wysoki pressing. Tak, tak, piłka w bramce. Odskakują rywalom. Mają już 2 gole przewagi. No to mamy 2-0. Vardy. Bardzo sprytnie podaje Jamie Vardy. Bramka! Kolejna dzisiaj w wykonaniu tego zawodnika. Dla obrony rywali jest dzisiaj nie do zatrzymania. Podwyższyli zatem stan spotkania na 3-0. Ściąga na siebie uwagę całej... Teraz stworzył sobie szansę. Uwaga! Jest gol! Proszę Państwa, czekaliśmy na to. Doczekaliśmy się. Piękne trafienie. Kibice naprawdę mają powody do radości. Dobrze się ustawiają. Rywalom trudno rozegrać akcję. Znów są przy piłce. Będzie groźnie. Prostopadłe podanie. Nieodpowiedzialnie teraz. Bardzo groźna strata piłki. I z piłką Lucas Moura. Twardo, ale skutecznie. Odebranie piłki. Mogą teraz ruszyć z kontrą. Świetnie, teraz zablokowana próba dośrodkowania. No, gdyby to doszło, to kto wie. Podanie przyjmuje Jamie Vardy.
Tak to powinno wyglądać w odbiorze. Piłkę przyjmuje Jamie Vardy. Czy trafi? Kluczowa interwencja obrońcy, ale nadal jest groźnie. Cóż, chorągiewka w górze. Spalony. No niestety, Tomku, trzeba tu było zaczekać na powrót. Przecież widać było od razu, że zagrywa na pozycję spaloną. Bez wątpienia. Było przewinienie. Będzie rzut wolny. Świetnie teraz w obronie. Wyczekali rywala. Znów są przy piłce. Drużyna przyjezdna zdominowała posiadanie piłki i znajduje to odzwierciedlenie na tablicy wyników. Obrona przeciwników nie bardzo potrafi poradzić sobie z ich ciągłymi atakami, wspieranymi przez dobrze dziś grającą drugą linię. Przy takiej grze wynik mógłby być wręcz jeszcze wyższy. Teraz jest dobra sytuacja do wyprowadzenia kontrataku. Kontra, muszą się szybko cofać. Podanie do Roberto Firmino. I broni bramkarz, coś niebywałego. Wszyscy sądzili, że będzie gola jednak. Nic z tego, oddalają teraz zagrożenie. Bardzo teraz pewna interwencja obrońców. Niweczą świetnie do tej pory budowany atak. Utrzymuje się przy piłce, przy bierności rywali. Ogrywa piłkę na bliższy słupek. Opłaciło się przycisnąć, co teraz? Ale strzał zablokowany. Ryzykowne wejście, ale opłaciło się. Niewiele było przerw w grze, doliczona została więc tylko jedna minuta. I Marquinhos. Militão. Przerwa. Za nami pierwsze 45 minut tego spotkania. I rozpoczęli. Przed nami druga połowa. Gracze Black Cats próbują odrobić straty. Strzela Timo Werner! Nie ma gola. Bramkarz zbija piłkę na słupek. Gabriel Jesus. Twarde wejście, ale bez faulu. Sędzia pozwala kontynuować tę akcję. Uwaga! Okazja! Oj, mogą tego pudła potem żałować. To nie koniec meczu, ale z taką skutecznością nie będzie im łatwo odrobić dwubramkowej straty. Roberto Firmino. A teraz, uwaga, przechwycił piłkę. Zobaczymy, jak to wykorzysta. Tak, chciał tutaj spróbować technicznego uderzenia, ale nie wyszło mu to. Nie dość, że uderzył lekko, to jeszcze niecelnie. Przy takim strzale konieczna jest precyzja. Pora chyba wrócić na trening. Ważny przechwyt. Robiło się nieciekawie. Teraz chcą wyjść z szybką kontrą. Wyszedł sam na sam. Uwaga! Że też to nie wpadło. Doskonale wyglądał ten szybki wypad. Pech czy brak umiejętności? Niech sami państwo rozstrzygną. Firmino. Wyraźnie teraz słychać kibiców niezadowolonych z decyzji arbitra. Domagali się rzutu karnego, ale sędzia postanowił inaczej. Gra toczy się dalej. Zablokowany ten strzał. Bruno Fernandes, okazja. Oj, dobry pomysł. Tyle, że wykonanie już nie najlepsze. Minimalnie niecelnie. Szkoda, następnym razem powinno się udać. Roberto Firmino oddaje piłkę rywalom. Faul nie! Czysty odbiór w polu karnym. Nie udało się utrzymać przy piłce. Phil Foden. Powstrzymany ten atak, ale akcja wyglądała groźnie. Muszą się bardziej pilnować. Teraz okazja. Są koledzy. Można wyprowadzić kontrę. Piłką teraz Gabriel Jesus. Próbuje teraz Vardy. Co za sytuacja. Piłka o centymetry mija bramkę. Nie można tak podawać, stojąc między słupkami. Werner. Przy takiej interwencji rywal jest bezradny.
Podanie przyjmuje Jamie Vardy. Piłka w siatce! Ale są w formie, mają teraz już 3 bramki przewagi. Aktualny wynik to 4-1. Piłkę przyjmuje Jamie Vardy. Dobra piłka, pędził do niej atakujący. Bramkarz jednak był pierwszy przy piłce. Przejmuje piłkę Lukas, odczytał za mały podającego. Ależ kapitalne zachowanie w obronie. Uratował swój zespół bez dwóch zdań. To była kluczowa interwencja, bez niej byłoby krucho. Dzisiaj w wykonaniu tego zawodnika. Dla obrony rywali jest dzisiaj nie do zatrzymania. I po tej bramce jest 4-2. Wymieniają teraz sobie podania na własnej połowie. Grają na czas. Coś wspaniałego, jak ten zawodnik zachował się w obronie. Czy zdecyduje się teraz na strzał? Okazja za okazją. Niewiele brakło, a miałby na koncie hat-tricka. O to, że jeszcze będzie miał okazję, jestem dziwnie spokojny. Dziś jest jego dzień, a i koledzy, i rywale pomagają. Foden przy piłce. Podanie znajduje Bruno Fernandesza. Nie udało się utrzymać przy piłce. Gabriel Jesus. Ależ teraz otwiera się szansa na kontratak. Teraz ładne podanie otwierające. Warto to wykorzystać. Przejmuje teraz spokojnie piłkę. Tak nie można wznawiać. Możliwa do uniknięcia strata. Bramka! Zaraz. Jest sygnalizacja spalonego. Ten gol nie zostanie uznany. Rzeczywiście o włos za linią obrony. Gigantyczny pech w tym momencie. Tak niewiele brakowało. Podanie to Roberto Firmino. Bramkarz broni. Zagrożenie nie minęło. Trzeba wybić. To bitka i gol! Pierwszy strzał jeszcze udało się obronić, ale poprawki już nie. Doskonałe wykorzystanie sytuacji. Firmino. Roberto Firmino. Tak się go nie zaskoczy. Mogą teraz ruszyć z kontrą. O, teraz świetny przechwyt. Może być, ale może teraz będzie szansa. Zrobił to! Trzeci raz umieszcza piłkę w siatce. Co za występ! Faktycznie, kiedy jest w takim gazie, jest wprost nie do zatrzymania. Nie do wiary, naprawdę nie mają litości. Znowu bramka, podwyższają prowadzenie, deklasacja. Może być zaraz groźnie, a jednak czujna obrona reaguje w porę. Mogło być niebezpiecznie. Jest potwierdzenie, tylko 2 minuty doliczone do regulaminowego czasu gry. Sędzia przerywa grę po tym przewinieniu. Będzie kartka czy tylko upomnienie? Tracą teraz piłkę. Bardzo źle podał. Ładna piłka w uliczkę. Jest gol! Proszę Państwa, czekaliśmy na to. Doczekaliśmy się. Piękne trafienie. Kibice naprawdę mają powody do radości. Sędzia kończy dzisiejsze spotkanie.